To już 10 raz, jak spotykamy się na międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Pod Galerią Krakowską po raz czwarty możemy się tu spotkać na barwnym wydarzeniu, które pomimo tego, że galeria kojarzy się tylko i wyłącznie z zakupami, dzisiaj jest to szał nie zakupowy, ale szał kolorów egzotycznych, barw i dźwięków. Mieszkańcy Krakowa mogli przekonać się o tym, jak wspaniała jest kultura całego świata zgromadzona dziś w jednym miejscu pod Galerią Krakowską. Rozpoczęliśmy od przejścia barwnym chorowodem po korytarzach Galerii Krakowskiej, by następnie przejść przez plac Jana Nowaka Jeziorańskiego i udać się do serca Krakowa, zielonego serca Krakowa, czyli do Parku Planty, wzbudzając przy tym wielkie zainteresowanie wszystkich mieszkańców Krakowa, ale również Małopolski, ponieważ nasze wydarzenie jest niezwykłe, nietypowe i takie, które jednoczy wszystkich wokół naszego bijącego dla folkloru serca. W Krakowie na Paradzie jestem czwarty raz. Na pewno Parada jest dla nas takim przeżyciem, gdzie możemy pokazać wszystkie kraje, ponieważ ludzie z Jankodowizola co dzień są zainteresowani. Nawet ci, którzy się nie interesują kulturą, potrafią przyjść, stanąć. Jak zwykle, kolorowo, energicznie, dużo ludzi zainteresowanych. Nic tylko się bawić. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak pięknego i cudownego, kolorowego przedsięwzięcia. Zabrakło oczywiście wspaniałych koncertowych występów naszych zaproszonych gości, którzy tutaj na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed Galerią Krakowską dają barwny spektakl swojej tożsamości kulturowej, swojej muzyki i swojej spontaniczności. Kolejna edycja pod Galerią Krakowską. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni, że możemy Was wspierać festiwalowo i możemy organizować kolejną scenę towarzyszącą promującą ten świetny festiwal. Mamy niesamowitych artystów i niesamowitą publiczność. Serce Małopolski bije dziś folklorem. Po prostu chodziłem po Krakowie i widziałem w Galerii Krakowskiej, a mieszkam trochę dalej. Czekam na Chiny, bo myślę, że to będzie takie fajnie, ciekawe. I no i super folklor. Kiedyś byłam na Tajwanie, a występują właśnie osoby z tego kraju, no to zwiedziałam, to sobie poglądam. Bardzo mi się to podoba. Kiedyś tak sobie pomyślałem, żeby przejechać przez Polskę śladami festiwali. Tych festiwali jest bardzo dużo, ale każdy jest bardzo potrzebny. Jest bardzo dużo zespołów z różnych krajów, to jest bardzo dobre. Festiwal się chyba rozwija, więc jest jeszcze lepszy. No i byle tak dalej. It's fun to meet other nations. We make really good friends. I met really good people here. I really enjoy performing to other countries to show them my country's traditions and dances. Pozdrawiam Myślewice, Kraków i Małopolskę. Kraków, dziękujemy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok.